MKTM, witam Was na kolejnym odcinku serio Zera do Albińczyka. Dzisiaj coś, co niektórzy nawet nie czytają, mianowicie patch balansujący. Tak, czasami warto wiedzieć, co się zmienia, żeby potem Was życie nie zaskoczyło w takim Albionie, więc zaczniemy po prostu od samego początku. Znaczniki drużyny od teraz utrzymują się przy zmieni strefy. Bardzo fajna zmiana powoduje, że teraz na przykład jak będziecie na jakimś wypadzie z kolegami z EVC, Smolskie, cokolwiek, będziecie robić ciekawego w dużej grupie i będziecie potrzebowali sobie oznaczać osoby, to osoby będą miały właśnie nad głową dalej swój znacznik, jak nawet zmienią strefę, czyli jak dacie liderowi party koronkę, no to on z tą koronką będzie już na całym wypadzie cały czas jeździł. No i w końcu, nareszcie, bo cały czas od dosłownie, można powiedzieć wielu lat, był to mankament, który naprawdę wszystkich bolał i nareszcie się tym zajęli. Stosy srebra teraz wyświetlają efekt, od teraz wyświetlają efekt unoszący się cząsteczek, gdy można je zebrać, jak sakwy z łupami. No cóż, czy nam to było potrzebne. No gdy wygasają efekty jedzenia, nad głową postaci pojawia się komunikat. No i to jest akurat fajne, bo często na przykład na grupówkach czy na wypadach ludzie zapominają o jedzonku, jak jakiś komunikat będzie wyskakiwał nad głową, no to też przydatna sprawa. No dobra, dalej. Dodano etykiety poziomów elitarnych, mistrzowskich dla przedmiotów z aktywnymi poziomami elitarnymi. Czyli chodzi tutaj o wszystko, co ma ponad setną speckę, czyli na przykład taki mój który mam w tym momencie założony. Zobaczcie, jak sobie najedę na niego, to mi się wyświetla, że mam tutaj 120 na 120 20. Taka pierdółka, no ale ludzie będą się cieszyć. No dobra, wracając. Dalej. Zaktualizowane efekty wizualne miast królewskich tak by odpowiadały przeróbce biomów. E, czyli możecie sobie pojeździć po miastach i zobaczyć jak tam się to zmieniło. E, kliknięcie zlecenia sprzedaży na rynku teraz domyślnie prowadzi do sekcji sprzedaż lub zlecenie sprzedaży w oparciu o ostatnie działania. Czyli no, taka drobna poprawka na markecie, która ma nam ułatwić życie. Przedmioty w sekcji prawdopodobieństwo w interfejsie rolowania, czyli teraz potrzebowalibyśmy pójść do gościa, u którego się roluje temy, mogą być kliknięte, aby otworzyć ich szczegóły. No, czyli teraz możemy sobie podejść do takiego gościa od rolowania, wrzucić tutaj. Możemy sobie teraz kliknąć. Nie wiem, czy wcześniej nie można tego było robić, no ale możemy teraz sobie zobaczyć, jakie byśmy mieli statystyki, ile to będzie kosztować, jeśli na jakąś tam jakość to nam wskoczy. No dobra, dalej, co my tutaj mamy? Nagroda Srebro Pożywienie za dostarczenie jedzenia do stacji rzemieślniczych od teraz jest wyświetlana na 100 jednostek pożywienia, dawnie na 1000, czyli. Czyli kompletnie nieistotna dla nas zmiana, bo to jest tylko zmiana w interfejsie, w sensie wyświetlanych wartości, a nic to do gry tak naprawdę nie wprowadza. Zmiany w zaproszeniach do drużyn i komendach czatu. No i teraz prośby o dołączenie do drużyny, a teraz zachowują się jako prośby o dołączenie zamiast zaproszenia. Tam coś było z tym namieszane, ale to jeśli są użyte dla graczy nie będących w drużynie. także niby teraz będzie to bardziej czytelne liczne prośby o dołączenie tak gracz może wysyłać liczne prośby o dołączenie i w tym momencie jak któraś zostanie zaakceptowana to pozostałe komunikaty do ludzi którym wysłał te zaproszenia czy te prośby usuną się i teraz tak użycie komendy suicide, od teraz wymaga drugiego potwierdzenia to jest dla mnie najlepsza zmiana w sensie najbardziej bękowa, bo już w tym momencie jest usunięty ten przycisk na przykład na żółtych mapach, że susite w ogóle chyba jest usunięty, że nie można sobie kliknąć po prostu umrzej, jak się klęczy, tylko trzeba, trzeba wpisać to ręcznie na czacie, bo już niektórzy się tak zabijali na żółtych mapach i dla tych wszystkich bambików po prostu wprowadzili to. Słuchaj stary, jak to naciśniesz to umrzesz, więc musisz to wpisać na czacie, żebyś na pewno wiedział co, co robisz. A teraz jeszcze jedno potwierdzenie, bo i tak jakiś cymbał to zrobił i się spłakał pewnie na forum, albo, albo do saportu. Także, no cóż, już chyba bezpiecznie nie można się susajdować. Dobra, dodano informację dla komendy stack, że gracz może nadal być atakowany podczas czarowania, rozumiecie? To jest komenda, którą wpisujecie na czacie, jeśli się zablokujecie gdzieś i po prostu fizycznie nie możecie skądś wyjść bo po prostu się zablokowaliście o teren, o coś tam. Czasami się zdarza, bardzo, bardzo rzadko, ale potrafi się zdarzyć. No i to wtedy tą komendę wpisujecie, ma się channel time i, yy, i po pewnym czasie was przerzuca na początek strefy. Ale w tym czasie mogą was zabić, mogą was bić, zbić. <laughs> Niektórzy ludzie pewnie yy, ludziom yy, to forfan mówili, że za, to, za tą komendę dostaną tam 100 tysięcy i tak dalej, bo byłem tego świadkiem. Yy, także ludzie się na to nabierali, i potem im się to channel'owało i ich zabijali. Także no też y, antybambikowe tutaj jeszcze bardziej. Y, Nowe przyciski. co? Nowe przycisku ekwipunku? Chyba tutaj źle przetłumaczone zostało. Nowe przycisku ekwipunku. Hmm. Dodano przyciski zestawów i garderoby do ekranu wyposażenia gracza. Zastąpiły one przycisk stosu i sortowania. Te przyciski znajdują się teraz pod przedmiotami. Ciekawe. Aha. Czyli teraz zobaczcie. to jest co jest ciekawe, bo teraz mamy tutaj loadouty i garderobę. Ta garderoba nie wiem po co, ale w tym momencie mamy tutaj możliwość od razu przejścia do zestawów i przejścia do garderoby. A przyciski z stosu, czyli zestakowania itemów i ich przesortowania, znajdują się teraz tutaj na dole. Także no dość ważna zmiana w interfejsie, bo można tutaj sobie zamiast poklikać posortowanie, gdzie jesteśmy już do tego przyzwyczajeni bardzo mocno, no nagle tutaj takie malutkie przyciski nam z tego robią, to znaczy że troszkę bez sensu jak dla mnie. Dobra, lecimy dalej. Zmiany dotyczące mobów. No i teraz tutaj wam dokładnie nie będę czytał, ale w statikach zostały yy, tak statycznych lochów. No statikach, czyli tych wielkich dungeonach na mapach, które tam są i są eventy w nich i tak dalej. Mamy zmiany, jeśli chodzi po prostu o awatary <grych> I, i jeśli chodzi o ich mechaniki troszkę tam cooldowny zbalansowane, troszkę damage zmienione, zmniejszone, zwiększone. Także możecie tutaj sobie poczytać, jak chcecie. No generalnie, no jaki ma to dla nas wpływ? No, troszkę inaczej będzie się robiło te moby na statikach, ale tak to to na co mamy, co mamy do powiedzenia w tej materii? No nic nie mamy. No po prostu będzie troszkę inaczej. Tak samo jak z tymi przyciskami. Od teraz można używać tak wyjścia z lochu. Czyli teraz możemy Nacisnąć A i jeśli jesteśmy nawet w kombacie, ale nas nic nie bije, bo dalej bicie przerwa, to, to będziemy mogli wyjść z dungeona, nawet jeśli jesteśmy z kimś w kombacie, bo teraz wtedy na koniec, na koniec tego channelowania, kanałowania wyświetlał się komunikat, że nie możemy wyjść, bo jesteśmy w kombacie i był przypał. Tryb wymuszonej walki od teraz jest wyłączony domyślnie. Ostatnio nagrywałem o tym filmiki. No i zobaczcie. Jest! Wyłączyli go, bo to jest, to jest najgorsza możliwa opcja, jaką można sobie włączyć w albionie. A ona była domyślnie włączana na każdym koncie. Także dobrze, że w końcu to zrobili. Zmieniono układ wyglądu, mniej wyglądu. Od teraz domyślnie otwiera garderobę. No to co przed chwilą widzieliśmy. I to nieistotne. Meble mogą z tego sezonu przypływ energii mógł być umieszczany w świecie gry super. A teraz odnośnie balansu walki, to chyba coś co nas najbardziej interesuje. Dodali, czy tam zwiększyli ehm, odporność Czyli redukcję obrażeń otrzymywanych przez gracza, jeśli jest jednocześnie bity przez większą liczbę graczy. I tutaj widzicie obrażenia wręcz, jak współczynnik redukcji dostały, i obrażenia dystansowe. No i teraz szanse, szanse przetrwania tutaj policzyli, że tam wzrastają o 5% przeciwko trzecim graczom, 12%. 8, 10, przeciwko 10 graczom, tak samo z dystansowych tutaj też macie policzone. Także po prostu jeszcze bardziej utrudnili pekowanie w tym momencie, że dla większej liczby osób pekujących będziemy zadawać mniejszy damage temu gościowi, którego lejemy, prawda? W kilka osób. Także jeszcze bardziej zrobili tą grę dla noobów. Dobra, a teraz dalej. Co my tutaj mamy? To jest akurat fajna zmiana, bo zwiększają skalowanie AoE, czyli obszarowe skille trafiające w kilka celów na raz mają jeszcze bardziej zwiększony damage. Czyli jak na przykład tutaj trafialiśmy ostatnio w 9 celów na raz, to nasze obrażenie było jeszcze mnożone razy, znaczy dodatkowe 40%. A teraz jeszcze dostają buffa o 16%. Także całkiem całkiem fajna zmiana. I no i oczywiście dobrze jest tutaj napisane, że Powoduje to, że mniejsze ekipy mają po prostu większe szanse w starciu z dużymi. No bo taka prawda, bo łatwiej jest małej ekipie złapać 9 celów albo więcej w jednym miejscu, niż dużej ekipie, tak naprawdę całe party by musieli złapać często. No dobra. Teraz tak. Moc CC od teraz skarbuje się bardziej powoli, wolniej powinno chyba po prostu być, z mocą przedmiotu i zrobili coś takiego, że kontrola tłumu, tak to jest CC, to co ostatnio omawialiśmy na filmiku kontrola tłumu teraz bazowo została zwiększona o 40%, ale ale w takim poziomie na ta, czy na takim poziomie 1000 IP, czyli mocy przedmiotu 1000, efekty są bez zmian, a wszystkie poniżej tego są mocniejsze. Czyli wszystko, wszystkie efekty, które były z broni czy które mają poniżej 1000 IP są mocniejsze, a które są powyżej są słabsze. Co to zmienia? No, zmienia to bardzo dużo. Jeśli chodzi na przykład o takie stalkery, czyli ten średni poziom koraptedów, to nic nie zmienia, bo tam jest około 1000. Ale jeśli chodzi o takie slayery, no to na przykład na takich właśnie najwyższym poziomie slayery, to jest ten najwyższy poziom koraptedów. na takim poziomie będzie znacznie zmniejszony czas trwania kontroli tłumu, czyli wszystkie wyciszenia, stuny, ruty, slowy, yy, czyli po polsku wyciszenia, unieruchomienia, ogłuszenia, yy, i tak dalej, i tak dalej, będą trwały krócej, co powoduje, że na przykład taka Macunia, czyli jednoręczny bustykan, no, dostaje troszkę po dupie. Ale nie tylko właśnie w takich koraptedach, ale też na hacekach, czyli na hardkorowych ekspedycjach, yy, gdzie jednoręczna macka jest po prostu top, top, nie ma nic lepszego, no to w tym momencie znacznie to utrudni rolę tanka, gdzie właśnie te efekty kontroli tłumu będą trwały krócej. No dobra. Malejące korzyści. No i teraz, aby zmniejszyć możliwość kumulowania długotrwałych, ciężkich efektów kontroli tłumu, efekt malejących korzyści został znacznie zwiększony. E, czyli po prostu, jeśli ktoś wpada w taki ciąg CCKów, czyli dostaje na przykład podrzucenie za podrzuceniem, stuna za stunem, to każdy kolejny będzie trwał coraz krócej i ten, te skalowanie tego z, zmniejszenia, tej redukcji otrzymywanych właśnie efektów kontroli tłumu zostało znacznie zwiększone. Także teraz przy, przy dłuższym otrzymywaniu właśnie tych efektów będzie widoczne, że trwają znacznie, znacznie krócej. Dobra. Wir na toporze topór, wir. No, zobaczmy sobie, co tutaj topór dostał. Topór dostał potężnego nerfa, się wydaje. Eee, zobaczmy. O, ale, ale mi się tutaj dismount zbogował. Zobaczmy, topór i wir. Topory oczywiście tutaj mamy. Eee, zobaczmy sobie na toporku. No i tutaj mamy wir. No i teraz, tak. Eee, czy tutaj mamy coś o, o movement speedie? Bo wcześniej było. Mamy tutaj, że zadajemy dipsa i nie może być przerwany. Yy, I każdy kolejny hit w tego samego przeciwnika zadaje, yy, znaczy zwiększa obrażenia Ale nic tutaj nie mamy już o dodatkowym movement speedie, czyli, czyli naprawdę duży nerw dostał topór. I tak miało tutaj być, tak miało to wyglądać. Mianowicie teraz topór na E po pierwsze zadaje mniejsze obrażenia, które się skalują. Zobaczcie, każdy kolejny tik plus 4 dodatkowe obrażenia, 6 tików maksymalnie, czyli sobie policzcie. Z pierwszego tika 76 było, a teraz jest 56, czyli. czyli Będziemy mieli tutaj obrażenie 4 4 plus za 6 tików, czyli 24, czyli dosłownie tylko ostatni tik będzie bił więcej, przedostatni będzie bił tyle samo, a wszystkie poprzednie będą biły mniej. To znaczy, że po pierwsze, znacznie to na to porze ogranicza dive kąpy wszystkie, czyli takie wjazdy na grubo, gdzie rzucamy wszystkie skille dosłownie i wbijamy się dosłownie czyszcząc przeciwnika. To teraz tak, nie będzie nie będzie już w tym momencie dodatkowego movement speeda, czyli topór na E miał jeszcze, jeszcze szybciej biegał jak sobie E odpalił. Tego teraz nie będzie. To ogranicza dive kąpy bardzo mocno i do tego jeszcze obrażenia są znacznie zmniejszone. Zobaczcie, bo to jest obrażenia Każdego kolejnego tiku, ale jeśli cel zostanie uderzony kilka razy, a jeśli każdego kolejnego trafimy tam pierwszy czy drugi raz, to obrażenia, które otrzyma, są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Także dla pocieszenia od teraz zadaję równoważenie mobom i graczom. Mobom chyba zadawało mniej, czyli teraz po prostu topór na grupówki solówki. No cóż. Znowu staje się niegrywalny albo mocno znerwiony. Może ktoś tam będzie się tym grał, ale to jest taki nerw, że no, można się poważnie zastanowić, czy dalej jest warty grania tym PVP. A jejku. Dodatkowo ogólne obrażenia przeciwko graczom zostały zmniejszone. Jednak obrażenia zadawane w PvE zostały zwiększone i od teraz są takie same przeciwko mobom i graczom. No i widzicie, topór po prostu wraca do PvE, tak jak kiedyś go stworzono. Także, nara. Teraz łuki, długi łuk, w tym momencie coś tam było napisane, że niby zwiększa swoje yy, obrażenia. Ale nieprawda. Według tego to jest nieprawda. Bo mianowicie Jedyny buff jaki tutaj jest, że po prostu te same obrażenia zadajemy po prostu w, o sekundę krótszym czasie. Czyli no duży buff, z 2,5 na 1,5 naprawdę duży buff. Obrażenia w tiku z 60 na 90, a, a liczba tików z 6 na 4. To oznacza po prostu, że będziemy byli identyczny damage na łuku, tylko że po prostu o sekundę krócej będziemy to channelowali, no, czyli kanałowali, e, to oznacza dla nas tyle, że duży buff. Ale nie na obrażenia, ale po prostu czas, w jakim to rzucamy. Także, suma summarum, duży baw, ale obrażeń więcej nie robi. Ale dla ludzi, którzy stoją w miejscu, bo są złapani, to, że zrobi to w półtorej sekundy zamiast 2,5, to często będzie oznaczać, że po prostu cały damage wyprowadzimy, bo często jak już kończyliśmy walić, no niestety tych ludzi tam nie było. Kusze, kolczatka, kolczatka. To chyba jest W. Możemy sobie zobaczyć zaraz na kusze. Także niepotrzebnie wyszedłem. Kusze, kusze, gdzie jesteście malutkie? Tutaj są kusze. Kolczatka. Tak, to jest kolczatka nasza. No i co? No i teraz kolczatka daje nam speed dodatkowego, ale ma zwiększony cooldown. No i co? Jak myślicie, to jest bawczy nerw. No jak dla mnie to jest nerf na haceki, a buff do, do bardzo małych partówek, bądź, bądź nawet solo gry kuszą. Dlaczego? Zobaczcie. Czas stania 0.5 do 0.2, czyli rzucanie tej kolczatki no, jest o 2,5 razy krótsze dla nas. W sensie nie musimy tak długo stać w miejscu, żeby ją wyrzucić. Czyli to jest y, bardzo duży baw, do tego opóźnienie ciosu jest z pół sekundy na 0,2, czyli też bardzo duży baw. Czyli rzucamy ją szybko i szybko działa, bo wcześniej to ją długo rzucaliśmy i jeszcze chłop zdążył często to przed nią przebieg, zanim się w ogóle aktywowała. Jeśli pułapka jest aktywna, y Aktywowana, szybkość ruchu rzucającego plus 20% na 2 sekundy. Czyli jeśli kogoś złapiemy tą pułapką, czyli rzucamy po prostu szybko za siebie, szybko go się dostajemy i jeszcze dostajemy buffa do uciekania, eee, czyli do, do gonienia, go, whatever, jak tam chcecie. No w każdym razie, duży buff do takich właśnie walk dla pojedynczych graczy bądź małej ekipy, ale... Siła spowolnienia 40%, tylko zamiast 50, to tutaj no, dość spory nerw. I czas odtowienia. A i widzicie, i to jest. To jest tutaj. To wszystko to jest nic. To jest wielki nerw na haceki. Mianowicie w TW jest używany do rotacji, żeby jak najszybciej dwa razy Q wyrzucić. Zwiększenie czasu z 4 do 5 sekund to jest naprawdę kolosalny nerw na haceki. No, przez co na przykład będą teraz ludzie robić mapkę o jedną minutę, o 2 minuty dłużej. Niektórzy nawet nie będą zdążać, żeby zrobić tak, że rotacja, właśnie to nie jest tylko nerw na samo TW, tylko na całą rotację, czyli ogólny damage wyprowadzony z kuszy w dungeonach, czy właśnie w tych hacekach zostaje w tym momencie zmniejszony. Także tutaj drugi debuff na haceki, czy nerw, no, nerw będzie. Lepszym słowem. Także haceki odchodzą coraz bardziej w niepamięć. Dobra. Przeklęte kostury. Kostur życiowej klątwy. Wrogowie są teraz odporni na wszelkie buffy, gdy znajdują się wewnątrz obszaru. No to jest cudownie. Chyba znowu zacznę tym grać. Czas oddowienia zmniejszono 5 sekund. Super. To miało strasznie długi cooldown, czyli czas oddowienia. 5 sekund krócej. No to jest coś, czego potrzebowałem. No i czas czarowania. Jeszcze szybciej będziemy to włączać. Także coś pięknego. Także same buffy, jeśli chodzi tutaj o E na kosturze życiowej klątwy. Czyli jak sobie wejdziemy tutaj, znowu to zrobiłem. Jak sobie wejdziemy tutaj w nasze kostury, kochane, to są arcane a my chcemy kersy, to tutaj mamy kostur życiowej klątwy. O. No i teraz. I teraz ile on tam miał sekund normalnie. Czy to w ogóle się skaluje razem z mocą przedmiotu? No niby tak. No, w każdym razie 5 sekund krócej, no to tutaj już jest dużo i to chyba się z IP. Teraz w ogóle skaluje czym większa specka, tym jeszcze... o, zobaczcie, mamy nie dość, że skrócony ten czas, to jeszcze z IP nam się skaluje, także super. No i do tego nie, nie wiem czy tak było wcześniej, no ale... Do tego właśnie teraz tylko 0,4 czas kastowania, czyli o 1 trzecią został zmniejszony. To jest naprawdę dużo. No i do tego jeszcze przeciwnicy, którzy będą stali w tym E, nie będą mogli otrzymywać buffów. No to jest naprawdę super. No dobra. No dobra. To jeszcze teraz tak. Co my tutaj jeszcze mamy? A, tak, kataklizm kostur potępienia. Redukcja zbroi 0,24 na 0,18. Czyli to jest chyba damnation. Czyli teraz yy, kersik, kersik, bo ten yy, kataklizm. O, widzicie? Tutaj, no to jest kers, który jest używany do większych walk, bo on nakłada takie obszarowe przebicie na całą partówkę. Yy, także on dostaje tutaj. No to jest sporego nerfa. No nie, można tego ukryć. Dobra, lecimy dalej. A <gry> i fajery w końcu się doczekały. Głupie fajery się doczekały. Zasięg z kół, tego trzeciego kół, który tak męczy wszystkich, został zmniejszony o 10%. 2 metry krócej, czyli znaczny nerw. Do tego wolniej będą lecieć te pociski kół. Kolejny mocny nerw. Do tego E na kosturze dzikiego ognia, czyli magmulce, zostało zwydłużony o dosłownie połowę, to jest masakra. I obrażenia natychmiastowe zostały znacznie zmniejszone, czyli dosłownie cztery nerfy na najmocniejszego fajera, który był teraz w mecie na, na koraptedach. A do tego Fenix dostaje buffy od teraz z debuff nakłada, zmniejsza otrzymywane leczenie, a uprzednio zadawane leczenie. I czas odnowienia mocno zmniejszony, i czas czarowania mocno zmniejszony. Czyli, czyli fire, który, no, no co by nie było, był strasznie mało używany, dostaje takie buffy. To jest ten, że, że może coś zaczną z nim więcej działać. No, taki fire, także tutaj mocno, mocno zmniejszony cooldown na pewno zrobi swoje. A, no tutaj niestety na tym trzecim kół, mamy nerfy. 18 metrów zamiast 20. No i, i oczywiście na kosturze dzikiego ognia natychmiastowe obrażenia zmniejszone. A tu nie było 15% wcześniej? Że yy, tak, Enemy, War not Mounted, Will Take 12%. A nie było tutaj przypadkiem 15% wcześniej jeszcze? Coś mi się tak wydaje, więc spore, spore nerfy. Czy tu może w poprzednim zmienili spore nerfy na Fajera, tylko na tego jednego, fajne buffiki, na, to jeden, na ten jeden skill, na te E. Dobra, święte kostury, niebieska kula, kostur odkupienia. Teraz leczenie zostało znacznie zmniejszone, ale bazowo tylko, bo kumuluje się. Jak zobaczcie, gdy kula leczy ten sam cel, no to. Leczenie rośnie o 25%, kumuluje się do 100% tak naprawdę, no bo 4 razy. E, czyli wtedy o połowę, nasze Boże, z 60 na 120 leci, czyli o 1 trzecią jest większe, ale suma summarum pewnie gdzieś pozostanie to w tej samej wartości. Po prostu, e, po prostu to tak wygląda, że na początku nie odleczymy tak szybko. Także. W czasie to będzie działać mniej więcej tak samo, może nawet lepiej, ale na samym początku będzie ciężej, ciężej odleczyć znacznie ciężej. Dobra, święty wybuch na E. Kostura tego wielkiego świętego dostał nerfa, bo jednak te E co 15 sekund to było za szybko. No i dostaje tutaj na 18, pewnie przez Helgate'y. Dobra, czyli, żebyście wiedzieli, o co dokładnie chodzi. No, to tutaj mamy sobie takie holasy. To są te hillpałki. Hil I teraz, tak, To jest Wielki Święty. Tutaj dostaje Nerfa z 15 na 18 sekund. A Redemption to jest kostur odkupienia. No i tutaj ta kuleczka, która teraz się stakuje jej hilowanie. No dobra. Dalej. Kostur, no krąg życia, czas czarowania. 0,7 do 0,5. No takie. Takie, no jest sobie zmiana, która nas zbyt nie interesuje, dobra, sztylety. Teraz na fury, czyli awalońskich sztyletach, mamy coś takiego, że skok w tył nie zapewnia odporności na obrażenia. A wcześniej zapewniał? No, chyba tak. Czyli masakryczny nerw. Nie można teraz, jak to mówią, iframować, czyli unikać obrażeń poprzez użycie właśnie tego skilla. And, tylko odporność na CC zapewnia. No to i tak jest dość sporo, no ale oporność na obrażenia, no fajna sprawa, nie? No tego, tego już nie będzie. I obrażenia jeszcze zostały zmniejszone. Czyli mówimy tutaj o awalońskich sztletach, czyli... Czyli, czyli musimy sobie tutaj wejść w ślety. To jest furia. To są te awalańskie sztlety i niestety dostały nerfy. A fajna zabawka była. Nie no dalej będzie no wiadomo. Dalej. Glewia. No cóż. Na glewi teraz po prostu zasięg E jest krótszy. Czyli kolejne nerfy na glewie. Bo była dominująca w, w lidze 5 na 5 kryształowej. Także no, po prostu znaczy czy to było aż tak potrzebne? Aż tyle żeby zmniejszyć z 5 na 3? No to jest bardzo duży nerw. Czy był potrzebny? Nie wiem, za mało miałem z styczności. Czy faktycznie na tej kryształowej lidze aż tak to bolało? No, może tak, ale ale żeby z pięciu na trzy? no kaman, to jest sporo. Dobra, miecze. Miecze, zobaczcie, kolejny patch, gdzie próbują klarenta wskrzesić. Mówią takie, żyj, żyj Klarencie. Bo przerobili go i okazało się, że jest dalej totalnym syfem, ale. Cóż, siła spowolnienia zwiększona, czas wyciszenia zwiększony, dodatkowe obrażenia zwiększone. To znaczy, że wszystkie efekty na E zostały zwiększone. Dodatkowo tutaj miecze dostały. Musiałem ze sprawdzić w wersji po angielsku, żeby wiedzieć dokładnie o który skill chodzi. Miecze dostały jeszcze na paraliżu zwiększone obrażenia, czyli, czyli to jest ten skill Harmstring hamstring, tak. No, czyli tutaj po prostu na tym trzecim W będziecie mieli troszkę większe obrażenia. Znaczy troszkę, no dość sporo tam wygląda. 66 na 78. No i teraz rękawice wojenne. Rękawice dostały dużo puffów, także tutaj wszystkiego nie będę czytał. Także widzicie, że czasy cooldown tutaj, czy koszty energii zostały mocno zmniejszone. Ale są też takie fajne rzeczy jak na przykład, że Rękawic, które strzelają te piu-piu, nie da się teraz odbić tego opóźnionego obrożenia. Czy, czy też coś takiego, że teraz wyrzuceni wrogowie w powietrze, nie są, znaczy są odporni przez półtorej sekundy na kolejne podrzucenie, ale to chodzi o, o te rękawice, które obszarowo podrzucają te takie ZVZ rękawiczki. Zaraz wam pokażę, które. Ale no cóż. No cóż, tutaj jeszcze fajna jest zmiana. Na kolczastych rękawicach zwiększono obrażenia dość mocno, dosłownie o połowę, przeciwko zbrojom ciężkim. Także też będzie fajna sprawa. No dobra. No i tutaj troszkę znowu zmienione te pasywki. Także jak chcecie sobie doczytać, to zapraszam, ale tego jest za dużo, żeby wam pokazywać i tłumaczyć poszczególne, poszczególne zmiany. To są te rękawice, na których e zostało znerfione, w sensie, że teraz e, przeciwnicy są odporni, a tutaj zobaczcie Aha, e, podrzucić ich na jedną sekundę e, Ale teraz e, oni są odporni po podrzuceniu ich przez 1,5 sekundy na kolejne podrzucenie, także może ludzie po prostu spamili, że kilka takich rękawiczek, jeden za drugim wlatywało i podrzucało całe party, no i był wielki problem, może tak było, nie? A jeśli chodzi o te kolczaste, no to tutaj znacznie zwiększone obrażenia przeciwko Platon, zobaczcie, tu jest 1300 na czwórkowych, mam, ja tutaj jest w ogóle specek nie mam. A tutaj 1900-1900 obrażeń, a ja ile mam specek na tym? A nie, no dobra, coś tu mam, 47. Eee, także no jeszcze można sobie zbafować oczywiście eee, klatą. <laughs> I można całkiem fajne obrażenia tutaj bić. No. Do tego potężny slowa, mogą się okazać bardzo ciekawymi rękawiczkami w tym momencie do zabawy właśnie na koraptedy, gdzie strasznie dużo ciężkich zbrojek sobie jeździ. No dobra, to co dalej tutaj mamy? To na hełmach kaptur królewski zmniejszone skalowanie się, znaczy kumulowanie się obrażeń i do tego na kapturze przyśladowcy zmniejszone też obrażenia. No to chyba wam nie muszę pokazywać. Klata kleryka teraz ma zmniejszony buff z 30 na 20%. No, i co tutaj mamy jeszcze? Kurtka uporu może być rzucana na sojuszników i dostaje mocne buffy. Chyba w ogóle nikt z tego nie korzystał. Także jak sobie zajrzymy w Albionie, to mamy taką kurtkę uporu, która, która ma tutaj różne, różne umiejętności. Które możemy rzucać na przeciwników Tak? Nie, nie przeciwników Możemy rzucać If target is wielding a magic weapon A, no tak React to target enemy, a nie można React to target enemy or ally, adapting your fighting style for 4 seconds based on the weapon the target is wielding No i dostosowujemy Moc kurtki do tego, z kim walczymy, z, z jaką bronią jest nasz przeciwnik e, bądź sojusznik. Także tutaj mamy wszystko rozpisane, i teraz podobno nasze znaczy dużo skrócili tutaj cooldown, także może zacznie być bardziej wykorzystywana ta kurtka, bo tak naprawdę była tylko wykorzystywana z racji swojego IP z tym drugim skillem, który odbija. E, I tutaj mamy, że może być także rzucono na sojuszników. No cóż, e, dobra. To taka tutaj mała zmiana. A jeśli chodzi o kleryka, no to yy, kleryczka pewnie kojarzycie. No kleryczek dostał dość sporego nerfa pewnie też był nadużywany. A jeśli chodzi o te czapki, no to tutaj to. Ta czapeczka dostaje 5% nerfa i jeszcze królewska też dostaje na tika o 1%. Także smutno, też te czapeczki. Nadużywane były troszkę ostatnio. E, dobra, a jeśli chodzi o coś takiego, peleryny. Hm. Peleryny z efektami aktywowanymi przez autoataki nie będą się aktywowały przy aktywnym statusie wrogiego zrzucenia z wierzchowca. Ma to zastosowanie dla peleryn Bridgewatch, Deadford, Demon. Nie będą się aktywowały przy aktywnym statusie wrogiego zrzucenia z wierzchowca. Nie wiem, co autor miał na myśli. Możemy sobie sprawdzić po angielsku. Capes with effects triggered by auto attacks will no longer activate while hostile dismount status is active. Ale co mamy na myśli? Hmm, czyli jeśli ktoś nas dismontuje i użyje, użyje od razu w nas Bridgewater Tetforda bądź demona. To się nie aktywuje? Czy o co chodzi? Chyba tak. No bo tak to rozumiemy, że ktoś nas bije i te efekty się nie będą aktywowały w tym momencie, kiedy mamy tego buffa, jak spadamy z mounta, bo nas rzucają. No chyba o to chodzi, ale tutaj nie jestem pewien. Także jak ktoś się orientuje, to śmiało w komentarzach może powiedzieć. A jeśli chodzi o poprawki, to było ich całkiem sporo. I jest tutaj taka, mm, taka poprawka, która mnie bardzo zirytowała. Mm, czekajcie. Na pewno jest tutaj. Na pewno... O! To jest, to jest coś, czego nam brakowało. Bosowie zamkowi mają od teraz odpowiednią muzykę. Także okej. Okay. Mapy losowych lochów nie sugeruję już teraz przez lochy statyczne, także to było też śmieszne. I jeszcze tutaj był naprawiony błąd. Czekaj, pod, podlewanie. O, naprawiono błąd, przez który kilka plonów mogło być podlewanych za pomocą jednego, długiego kanałowania. No coś z czego korzystałem i mędy mi to usunęli, kurde. No ale dobra, no cóż, przeżyję. Także to by było z takich ciekawszych rzeczy w tym patchu, resztę sobie oczywiście możecie doczytać, bo linki zostawiam wam jak zawsze w opisie. Także... Jeśli macie coś do powiedzenia odnośnie tego patcha, co Wam się podoba bądź nie, to śmiało zapraszam do komentowania, a ja na dzisiaj będę się z Wami żegnał. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku.